szereg mniejszych i większych stłuczek na skrzyżowaniu Puławskiego, Armii Krajowej i Pileckiego sprawił, że nad organizacją ruchu w tym miejscu pochylił się Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Zmiany zapowiedziane kilkanaście tygodni temu miały zostać wdrożone z końcem sierpnia. Dziś jednak na pechowym skrzyżowaniu zmian nie widać. Troszeczkę się prace projektowe przedłużyły. Jest to dość trudny temat. Zależało na tym, żeby to było opracowane bardzo dokładnie i bardzo czytelnie, żeby nie powtarzały się sytuacje takie, jakie to w tej chwili się zdarzają, więc mogę przeprosić tylko, że się pracę trochę przedłużyły. Opracowanie jest już gotowe i faktycznie zmiany w nim ustalone są rewolucyjne. Przede wszystkim zwykłe skrzyżowanie stanie się rondem. Trzeba będzie się troszeczkę oglądać, przyglądać, patrzeć na oznakowanie i przede wszystkim nie jeździć tam na pamięć, bo duże zmiany będą, szczególnie na kierunku Puławskiego. Trzeba będzie ustąpić pierwszeństwa jadącym po rondzie. Wszystkie pasy skrętu w prawo kierunki ruchu w prawo będą odbywały się bez wjazdu na rondo. Wyjazdowe pasy prawe na każdym wylocie ze skrzyżowania będą wydzielone tylko dla tych pojazdów, które będą wykonywać manewr skrętu w prawo. Będą dwa pasy wjazdowe na rondo, z czego jeden lewy będzie tylko i wyłącznie do manewrów w lewo lub zawracania się. Natomiast prawy pas wjazdowy na rondo, czyli w rzeczywistości środkowy, bo tak to będzie miało miejsce, będzie do przejazdu tylko i wyłącznie na wprost. Także kierowcy zarówno muszą zwracać uwagę na oznakowanie pierwszeństwa oraz na to, żeby ustawić się na odpowiednim pasie ruchu, bo na rondzie taka zmiana nie będzie możliwa. Przede wszystkim zmiana pasa ruchu do jazdy na wprost na pas ruchu do skrętu w lewo. Taka zmiana nie będzie możliwa. To jest takie samo oznakowanie, jakie ma w tej chwili, jak jest oznakowane rondo NSZZ Solidarność. Także to jest identyczne. W związku z tym trzeba ustawić się na konkretnym pasie, żeby wykonać konkretny manewr. Wiemy zatem, co się zmieni. Pytanie brzmi, kiedy? Z początkiem września rozpoczną się prace, żeby to oznakowanie wprowadzić w życie. Tu też muszę zwrócić uwagę na to, że pogoda jest kluczowa. Musi być po prostu sucho, nie może padać. I to muszą być zapowiedzi takie, że calutką noc nie może padać. Póki co ten warunek spełniony nie jest, ale warto pamiętać, że pewnego ranka jadący Puławskiego utracą pierwszeństwo przejazdu. Kolejna zmiana, tym razem tymczasowa, nastąpi również na Puławskiego na wysokości dawnej jednostki wojskowej. Jest to związane z budową wlotu ulicy Księdza Szczęsnowicza. W rejonie tego wlotu już jest wprowadzone ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania, natomiast pojawią się czasowe przewężenia prawego pasa ruchu. Czasami też spotkamy pracowników wykonawcy pracujących po lewej stronie ze względu na to, że trzeba będzie przenieść przy budowie tego wlotu przejście dla pieszych, przesunąć je w inne miejsce. Także z dwóch pasów zostanie nam jeden. I tutaj to samo. Zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i zwolnić. Tomasz Drejer przewiduje, że utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać do 2 tygodni.